listy wszystkich represjonowanych nigdy nie udało się sporządzić. Władza starała się zastraszyć i zniewolić społeczeństwo poprzez wprowadzenie ograniczenia. Zakazano zmiany miejsca pobytu bez względu, bez zgody na władzę administracyjną, wprowadzono godzinę milicyjną, zabroniono zgromadzeń i organizowanie strajków. Wprowadzono cenzury i odcięto ludzi od niezależnych źródeł informacji. Zawieszono działalność związków zawodowych oraz innych organizacji. Przeciwko wprowadzeniu rygoru stanu wojennego społeczeństwo protestowało, organizując manifestacje i strajki, które były rozbijane przez funkcjonariuszy komunistycznego reżimu. W roboczej bluzie zamiast sztygara idzie pod ziemię święta Barbara. Pośród chodników ciemnej zabieli rozwija mocną nitkę nadziei. I czujnie stąpa ścieżką załomów, by ich bezpiecznie wywieźć do domów. By po tej nitce każdy z górników mógł wyjść z najbardziej ciasnych chodników. A potem długo przy szybie znów cierpliwie liczy różaniec z głów. A gdy są razem, w imię miłości zapala lampkę solidarności. Świadomości przedstawicieli starszego pokolenia, to jest uczestników
i świadków tamtych wydarzeń, ale również wśród osób młodych. Tym przekazywana była ta pamięć w najczystszej formie. Dla nich również powinna stać się przestrogą, do czego doprowadza niedemokratyczna władza, do czego doprowadzają wzajemne nieporozumienia, brak szacunku, zgody. Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować zgromadzonym tutaj wszystkim uczestnikom, którzy pamiętają tamte wydarzenia, którzy służyli ojczyźnie w tych trudnych czasach. Dziękuję w pierwszej kolejności pocztom sztandarowym. Dziękuję bardzo serdecznie osobom internowanym i represjonowanym. Dziękuję koleżankom i kolegom samorządowcom. Dziękuję reprezentantom organizacji kombatanckich, związkowych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych. Bardzo serdecznie dziękuję panu Jerzemu Buczko, dyrektorowi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, nauczycielom tej szkoły, młodzieży z Regionalnego Centrum Edukacji za przygotowanie tej uroczystości. W sposób szczególny dziękuję księżom za wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej uroczystości, za tą piękną, patriotyczną postawę.